Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dark Souls 2, ja jestem Piechol. No mamy 3882 dusze i teraz tak, kurczę, no nie wiem czy ulepszać postać, czy może kupić zaklęcie u tamtej babki, bo mijałem ją po drodze, teleportując się tutaj. No dobra, kit. Żeby ich później nie stracić. Tak, ta sama gadka, ta sama w kółko. Dobra, co tu mogę wymodlić sobie? Tak, do inteligencji było... A właśnie, przecież nie mogę się jeszcze posługiwać tymi zaklęciami, więc nie ma jeszcze co. Ale w wiarę. Bo tam widziałem, że zaklęcia leczącego można nawet chyba 3 razy używać, czy 2. No to kurde, świetnie by było. Bym mógł naprawdę daleko sobie biegać, więc wiara przede wszystkim. Faith. Nie, zawsze starałem się jakimś paladynem grać. A później dopiero, kiedy już miałem wszystkie potrzebne zaklęcia leczące, to dopiero wtedy inwestowałem w ofensywną magię. Ale okej. Okay. Dobra, no to przenosimy się z powrotem tam. Chyba, że kowal się już rozstawił ze wszystkim. Jak tam? Tak, już nawet robi coś. Dobra, pogadajmy. You stand back. This is Ty, no oszalałeś, ja cię to otworzyłem. No to troszeczkę wdzięczności, daj mi coś. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. Nie taki prosty. And you are? Another useless. A i ten bezużyteczny włóczęga przyniósł tutaj klucz do twojej chatki z ciurawym megadachem. Not roam around like you vagabundzi. Vagabonds. Kurde, pierwszy raz widzę to słowo, serio, a długo na tym świecie już żyję. 24 lata. Show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Okej, czyli jednak coś chce mi ulepszyć. Dobra. Kup napraw. Ej, właśnie. Dobra, to zobaczmy. Nie trzeba nic naprawiać. Świetnie. Można coś wzmocnić. Można, za 500 dusz, tak? A odłamek tytanitu. Potrzebuję jednego chociażby. Dobra, pewnie on może mi je sprzedać, ale też inne bronie. O kurde, długi miecz, szeroki miecz. Falcjon, estok, rapier, topór wojenny, buława i włócznia. No. Dobra. Aha, i bełty ewentualnie do mojej kuszy. Plus proszek naprawczy. Jest odłamek tytanitu za 800. I później delikatnie ulepszyć miecz. No. Okej. Okay. A mogę zbroję swoją? Nie, zbroja jest do kitu. Ej, stop, co to jest? Hełm pustego żołnierza? Ej, czy nie jest przypadkiem lepszy od tego, który ja mam na głowie? Bo tam podnosiłem, ej, ale... Dobra, jeszcze się tutaj zjawię, spokojnie, ej no. Nie obrażaj się tak od razu. Rzućmy okiem. Czy przypadkiem nie jest lepszy? Ten? Nie, troszeczkę gorszy, ale... Jak wygląda? No wygląda lepiej, zdecydowanie lepiej. Ale 21 dodaje, no ten dodaje więcej. Dobra, kit. Już niech będzie ten z piórkiem. Ale widzicie, włożyłem sobie też kuszę do ręki. Tylko problem jest taki, nie mam do niej bełtów. Mam chyba strzały zwykłe, no bełtów brak. Więc w sumie... Nie wiem, czy to na tyle potrzebnie, ale też mam jeden jeszcze ciekawy przedmiot w swoim ekwipunku. Znaczy, no to właściwie tutaj od razu, bo chciałem go wziąć do ręki. Tarcza. Niebieska, drewniana. Znaleziona tam w pomieszczeniu, gdzie były kusze, jako pułapka. No jest większa, ale już widzę tą szparę, no to... Zrzućmy jeszcze okiem tylko, jak to ten się prezentuje statystycznie. Znaczy, w statystykę, o to mi chodzi. Coś tam więcej blokuje niby, ale mniej dodaje. Nie wiem. Dobra, na razie ją odłóżmy. Zostaniemy przy tej, którą mamy. Poczekajmy na jakąś jeszcze lepszą. Dobra, to idziemy tam w głąb. Kniei. No przy okazji pozbieramy sobie duszę, zainwestujemy znowu w wiarę, zaklęcia leczące. I tak dalej. No, powinno być dobrze. Już jesteśmy na właściwym torze. Już nie lamię tak strasznie, jak dosłownie na samym początku. Na samiuśkim początku. Bo już później, już jak sobie przypomniałem co i jak, to już było lepiej. Zbroja Aurusa. Aurus. Zbroja królów pustynnej krainy Yugo. Jako pierwszy nosi ją Auros, założyciel tego królestwa. Według legendy zbroja została wykonana z tajemniczej substancji. Jak zbroja z substancji? Może z rtęci? No to hardkorowa. Nic by nie broniła.
No jak to wiadomo, substancja. A ja nie, bo inaczej. Czytając substancję, mam od razu w głowie ciecz. A to nie musi być ciecz. Żeby być substancja stała przecież, nie? Dobra, kij opady aniołów, drabinka, schodzimy. No i to jest dużo podróżowania tą samą drogą, no ale no sorry. Przeciwnicy respawnują się, dalej nastręczają problemów. Trzeba, po prostu trzeba. No ale za każdym razem staram się delikatnie dłuższe podróże przypuszczać. Albo przynajmniej do następnego ogniska. Czasami się udaje. Szedł z błąd. No dokładnie. Tak skopać już na samym początku, no kurde. Wiecie co? Nie, dobra, nie będę wchodził tam z powrotem na drabinę. Szkoda mi tego czasu. Więc polecimy tak, no trudno. Z tą resztką. No jak gdzieś padnę tu po drodze, to wtedy trzeba będzie podróż odbyć raz jeszcze. Ale póki co nie przyspieszajmy biegu wypadków. Kurde. Nie wierzę. Skończyła się staminka, puścił tarczę, dostał strzała i dziękuję bardzo. Dark Souls w swojej pełnej okazałości. W pełnej krasie. Ah, mroczna sfera, urok stworzony ze starego zaklęcia przez GH. Mistrza uroków, uwalnia ciężką kulę mroku. Aby używać uroku, wyposaż się w święty dzwonek lub kostur i dostrój urok przy ognisku. Wymagane wyposażenie zależy od uroku. Katalizator, kostur. Jaszczurzy kostur, no a propos. Ale dobra, nie, fajnie przydaje się czytać takie rzeczy, żeby później wiedzieć, co się ewentualnie znalazło albo co można znaleźć. Co później denerwuje, jeżeli się znajduje samo padło po drodze. Jakieś, nie wiem, zbroje pustego żołnierza i tego typu rzeczy, a właśnie, skoro już tu jestem, to wrzućmy wszystkie inne niepotrzebne pierdoły do pudełeczka. Czyli tak, z ekwipunku. Ach, te duszy jeszcze miałem użyć. No ale spokojnie, one nie są ciężkie, nie wadzą mi w ogóle. Więc tak, krótki sztylecik można do ekwipunku. Bo tutaj mam dwa miecze, które nie wymagały naprawy, tak właściwie. Oj nie, to chyba się aż nie cofajmy. Ta tarcza do ekwipunku i puklesz też. Ten hełmwek. Dobra, ten też. Zbroja pustego żołnierza też wek, sporo waży. Rękawice też. Spodnie też. Pierścienie zostaną. Ej. Moment, skąd ja mam wielką strzałę dusz? Ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? Ej, halo? Moment. To było w pudełku moich przedmiotów, to znaczy widoczne w moim ekwipunku. Tu, what the hell? Ej, serio, nie, naprawdę. Teraz nagrywam kilka odcinków jeden po drugim, więc no nie działo się nic między, oprócz tego, że wróciłem do ogniska. Kurde, dobra. Gdzie można wyposażyć zaklęcie? Moment, stop, najpierw trzeba dostroić, tak? Przy ognisku. Bo skoro babka sprzedawała tylko magiczną, a już mam wielką, no to pcha! Niewystarczające cechy, no inteligencja potrzebna na 14, shit. I 15 użyć aż. O, shit, dobra. Ale może tam być, przynajmniej. Widać ją. Ale nie mam kosturu, niestety nawet. Moment, ona nie sprzedaje takich rzeczy przypadkiem? Tak, znowu ja. Co to masz? Masz pałkę, masz cestusa, nie masz tego, o co mi chodzi. Nawet tu. Ej, moment, kolejny klucz? Ej, no, bez przesady, nie będę kupował drugiego. To jest strzała dusz zwykła, ja mam. A, widzicie? O połowę więcej użyć, to znaczy dwa razy tyle użyć, co moja wielka, czyli dobra, zostawmy tamtą, przynajmniej jeden wydatek mniej będzie dla mnie. Okej, w zapasie kusza, ale nie. Wiecie co, zmieńmy tą kuszę na krótki miecz, mimo wszystko, bo póki co nie mam bełtów. Jak będę później miał bełty, no to okej. Ale póki co taki zestaw i idziemy z powrotem. I tym razem postaram się bez tych błędów niepotrzebnych już na samym początku. Dobra, ale można zbudzić tego gościa, bo i tak przecież on będzie martwy już tak właściwie teraz. No, a pan z halabardą dopiero idzie. Skokiem go. I po wszystkim. Nie, kiedy ich naprawdę delikatnie zamroczyć. Ej, stop, serio? A nie, myślałem, że się znowu włączyło, że mogę bawić się moimi stopami razem ze zwłokami. Znaczy kopać je tutaj dookoła, bo w Dark Souls było śmieszne, komiczne, ale jednocześnie fajne. Że można było później zwłoki przeciwnika, który cię rozwalił paręnaście razy, wrzucić w przepaść, po prostu poznając się delikatnie. Dobra, tysiączek już jest. A ja też sobie można było pójść po tym drzewku. No właśnie, dobra, no to okej, załatwmy tych gości na górze, żeby było parę więcej dusz dla mnie. Nie, backstep się nie udał niestety.
Dobra, gościu z halabardą. No, oj. Dobra, mocny cios. Powtórka. Kurde, sięgnął mnie. Ale na szczęście miecz o wiele szybciej działa niż halabarda. I wiele szybciej niż topór, zwłaszcza jeżeli się wykonuje ostre cięcia. Ale okej, dobra, to ich już wyczyściłem. Tamci mnie będą teraz tutaj schodzić, przychodzić, przeszkadzać. No to można spróbować tu zeskoczyć. Tu. Dokładnie tu. Nie mów przecież tak po prostu! No kurde! Mogłem atak chociaż wykonać, bym go rozwalił. Ale nie, ale to oznacza tylko tyle, że będę musiał próbować tam dostać powtórnie. 1000 dusz piechotą nie chodzi. Ale ten tekst będę często powtarzał, tylko będę wartości liczbowe zmieniał. Nie, każda stracona dusza to jest moja osobista porażka. Tak samo jak już teraz, nie ma w ogóle możliwości, żebym zmarnował te pozaklinane dusze nieznajomych, czy tam większe dusze nieznajomych. Te przedmioty, które trzeba używać, żeby uzupełnić liczbę dusz na naszym koncie. Tych już nie marnuję zupełnie, bo używam po prostu ich tylko koło babki z ulepszeniami, bo po prostu wszędzie indziej się nie opłaca, bo to jest niebezpieczne, można to stracić. Okej, już nie gadajmy z nikim, po prostu znowu. Spacer wstydu, który nie będzie spacerem, bo teraz będzie szybko. No właśnie, zawsze kiedy w Dark Souls jest szybko, to później się to źle kończy. Ale dobra, szybko nie znaczy też do kitu, zwłaszcza kiedy znacie przeciwników. Skok? A! Po nim. Dobra, kolejne duszyczki. Zasilają moje konto. Skumulują się, kiedy dotrzemy na miejsce. Dobra. Dead. To ja też w sumie można przypatrzyć się, jak on później tutaj wchodzi, spadając teraz. Ej, moment, może tutaj boczkiem jakoś. Ej, tędy zapewne. I to nie wchodzi ten, tylko wchodzi tamten. Aaaa, tu cię mam. Ale tamten też przyjdzie. Niech go szlak. Dobra, musisz zeskoczyć. Nie ma innej opcji. Dobrze, że w sumie zeszliście od razu w dwójkę. Ej, on zniknął na sekundkę, nie? Dziwne. Weird. Ale okej, przynajmniej tutaj nie będzie wchodził. Dobra, miejsce, z którego skakałem. Cholery niebezpieczne. Dobra, tam łucznik już mnie palnął raz. Przykro mi bardzo, ale próbujemy powtórnie tylko na te deseczki. Jest zdecydowanie bliżej. A, dobra. To się udało. Cholera, ten ma większą broń. Niedobrze. Trzeba go wyciąć szybko w miarę. Tam jest gościu z włócznią. Dobra, życie niech się odnowi. Ej, stop, spadniesz? Nie, myślałem, że on spadnie, ale nie. Kurde, ja już miałem do niego skakać. I w paszczę dostałem. Widzieliście, jak od razu chciał wykorzystać sytuację? Co za menda, no. Przebiegli są. To mi się podoba. Dobra, nie wiem, ilu jest łuczników, więc Estus jak najbardziej. Dobra, sprint i skok. Co za mendy! Widzieliście strzała, którą zgarnęłem w powietrzu. O, shit, dobra, i tutaj widzę, że to się zamienia w misję ratunkową. Będę musiał ratować tamte wszystkie dusze. Ale zawsze jest jakiś delikatny progres. Miejscówki zmieniam, ja kręcę się wokół tego samego cały czas i wciąż. Ale może znajdę jakieś bełty. Ale nie, póki co serio, serio mi wystarczą tylko dusze, żebym mógł ulepszyć postać na tyle, żeby używać zaklęć i cudów. Zresztą czarów. Nie no, nazywają się cudy już, używajmy terminologii takiej, jakiej twórcy sobie życzyli. Znaczy życzyli, kurde. Mogę je nazywać, nie wiem, hokus pokus czary mary, twoja stara to twój stary, czy cokolwiek, ale no jest napisane cuda, już się tego trzymajmy. A znowu. Zróbmy to szybko. Let's do it. Fast. Więc hop, 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 hop. O! No i zemściło się i się wreszcie zemściło to na mnie. Shit. Dobra. Ten skok musi wyjść. I ten cios też. Dobra, pięknie. Jedną buteleczkę mniej będę miał docierając do celu, ale już jesteśmy znowu. Bezpieczni. Nie, starczy naprawdę, że jeden cios nie wejdzie tak jak chciałeś, żeby wszedł. Jesteś otwarty na ciosy. Raz zahaczysz swoim mieczem o ścianę i beton. Choć w sumie sama ściana nie musi być wcale betonowa. Ale okej, dobra, idziemy od razu tutaj. Z przewrotem wskoczymy. Najpierw odzyskanie, później cała reszta. Dobra. Kurde, no pieprzony łucznik. Ej, nie, stop, to on jest łucznikiem. Raz, dwa, trzy, nie, dwa wystarczyły. Mam topornik. Bardzo toporny koleś, ale... No w plecy dostałem! Aaaa!
Ciosy w plecy, tam gdzie nie jesteśmy zasłonięci, zabierają oczywiście więcej życia. No mi zabrały całe. Cholera, i dokładnie do tego samego miejsca. Do tego samego miejsca będę się musiał cofnąć, ale po większą liczbę dusz tym razem. Ach, no dobra. Ale coś czuję, że będę tam w tej lokacji długo błądził. Zresztą w sumie nie wiem, czy można nazwać błądzeniem, bo mniej więcej wiem, gdzie idę. Gdzie chcę iść przynajmniej. Ale nie mogę się tam dostać. Dobra, pobudka. No w czemu się, kurde, lokon zmienił? Dobra, nieważne. Ważne, żeby nie dać się wyciąć temu. Już na sam początek. Okej. Znajome przejście, no ej, naprawdę. Po pewnym czasie każdy fragment lokacji zna się na pamięć, bo tyle razy się po prostu koło niej przechodziło. Albo w jej obrębie. To ładnie brzmi. Dobra, tymi na górze nie muszę się na szczęście zajmować, to jest plus tej całej sytuacji. Ale okej, Tulanko. Znowu się udało. Dobra, nie zatrzymywać się, bo oni tutaj tną. Raz, dwa, trzy. Okej, mało życia, strasznie mało. Shit. Dobra, pi. Pi. Kurde, no nie zdążył! W pierwszej kolejności trzeba załatwić łuczników. Albo w sumie tak właściwie nie, no bo... Ja nie mogę załatwić łuczników najpierw, którzy stoją z tyłu, przed którymi stoją ludzie z mieczami, którzy mi zagrażają bardziej. Bo ich jedno uderzenie mnie zabija, a nie tam, nie wiem, dwie czy trzy strzały. Jeszcze za słaba postać. Troszeczkę w wigor trzeba było, w witalność zainwestować. Ej, Klinga Berserkera, katana. Ohohohoho, kurde. Fajna broń. Katany zawsze były w Dark Souls dobre. Tylko trzeba było zawsze dużej zręczności, żeby się nimi posługiwać, a ja zawsze inwestowałem w siłę, bo wolałem bronie, które po prostu potrafią przeciwnika położyć jednym ciosem, niż kilkoma szybkimi. No ale po pewnym tym krótkim romansie ze sztyletem na samym początku Dark Souls 2 muszę powiedzieć, że bardziej, że to powiem, zwinne bronie, takie bardziej poręczne, szybsze cięcia i tak dalej, są też dobre. I mają swój urok. Dobra, no jak? Nogawice? Prawie jak Jaromir Nohawica. Taki bard. Czyli śpiewa poezję po prostu. Ej, no kurde, no... Nie! Nie! No! Nie! 2000 ponad. Nie go szlak. Kurde! Nie wierzę. No i nie chciałem, żeby w tym odcinku się pojawiło to, że... Zmarnowałem wystarczająco mieć dusz odpowiednią na level up. No ale miało to miejsce. Moment nieuwagi, rozkojarzenie. Nie no, starałem się przypomnieć narodowość Jaromira Nohawicy. Kurde, nie wiem, Czech albo Słowak. Cholera go wie. W sumie to jego wina, że zginąłem. Holender. No dobra, czyli tak naprawdę już nie mam po coś tam cofać. Więc tak naprawdę teraz mogę inaczej podejść do tego całego przedsięwzięcia. Czyli po prostu... Przeturlam się tam znowu, okej, dobra, ale pójdę w zupełnie innym kierunku. Jeszcze mam troszeczkę czasu, zobaczę, czy coś się tam kryje ciekawego, może jakiś przedmiot uda się podnieść. No, z tym poszło z jednym i drugim bardzo łatwo. Ej, co tam jest? Ej, tam się nie da przejść przypadkiem? A nie, bo tu jest wjazd, windą. Aha, nie, dobra. Stop, coś zostawiłeś? Nie, wydawało mi się. No, i tu zginąłem przez tego, kurde, frajerzynę. No ja nie, po prostu nie jestem w stanie uwierzyć w to, że śpiący koleś mnie poklepał. Dobra. One more time. Dobra, pięknie, już nie skoczyłem na murek, już jest po mnie. Chyba, że... Dobrze dołyknąć. Pewnie, że nie. Nawet ani przedmiotu, nie? Ani przedmiotu nie podniosłem. Niczego innego się po tej grze nie spodziewałem. Właśnie tego. Nie, i naprawdę, ale jak już mi się uda to przejść, to uwierzcie, satysfakcja jest nieopisywalna, niespotykana. Po prostu, kurde, czegoś takiego doświadczyć, no naprawdę, dlatego jest się graczem. Przynajmniej dlatego ja jestem graczem, właśnie dla takich uczuć, dla tej odczuć. Na początku frustracja, niedowierzanie. Wszystkie segmenty żalu i wstydu. A później wielka jak cholera satysfakcja porównywalna z tymi wszystkimi uczuciami, jakie towarzyszyły mi wcześniej. Przed nią. No kurde, naprawdę nie. Mega gra.
Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, dla mnie gra roku. Mimo tego, że jest marzec, to jest, wiem, że to jest odważne stwierdzenie, ale serio, dla mnie osobiście tak. Dobra, po mnie. Po mnie, po mnie, po mnie. Chyba, że... Dobra, po mnie, jednak po mnie. To ja cię tak chwalę. A ty mną tak pomiatasz. Ej, no Dark Souls, myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Kurde, nawet myślałem, że darzę ci większym uczuciem nawet. Nie no, bez przesady, to tylko gra. No, ale trzeba doceniać pracę twórców, panów z From Software. No, panów i pani, oczywiście. Podejrzewam, że takowe też tam pracowały. Może miały wpływ na fabułę dużą, bo tam widziałem dużo postaci kobiecych. Chociażby te cztery staruszki na samym początku, czy znane z trailerów inne postacie żeńskie, albo kobieta stojąca przy ognisku. Bardzo ważna postać. Ale dobra, spróbujemy ostatni raz jeszcze w tym odcinku tam się gdzieś dalej dostać. No, by tym razem się udało. Ale nie mogę tutaj skopać już na samym początku. No raz, dwa, trzy. Tu się nic nie zmienia. Ten ataki przypuszcza już tam. Może. Spoko. Mi to nie przeszkadza. Ważne, żeby go moje sięgnęły. Dobra, śpiącego królewicza zaraz też odeślemy na wieczny spoczynek. Już taki nieudawany. No, fajnie jest też sobie móc włączyć lokon w trakcie. Dobra. Teraz tak, ten już tu idzie. Spoko, niech się rozpędza. Ej, a teraz właśnie, czy nie mogę tu po prostu na murek? Czy nie będzie łatwiej, prościej? Tak. I dlatego atak z powietrza? No, jest, wszedł. Dobra. No powiem wam, że lepiej to rozwiązałem niż poprzednim razem. Podnieśmy może od razu przedmiot. Pochodnia. Dobra, czyli za każdym razem będę mógł sobie... inaczej, potrzebuję pochodni, żeby ją odpalić. Czyli spalają się definitywnie, permanentnie. Aż do podniesienia kolejnej. Mam nadzieję, że będę mógł ich mieć parę. Więc póki co będę poruszał się w ciemności, no bo znam już ten rewir. Backstep. No, pięknie. Teraz tak, tu coś jest. No, śmierć. Tyle mnie tu czeka. Ewentualnie jeszcze strzała od łucznika. Bo już słyszałem, jak tam naciągał cięciwe. Okej, tu muszę wręcz spaść. Z delikatną ujmą na zdrowiu. Trudno. Tam widziałem tą strzałę, spoko, nie bójcie się. Teraz tak, no dobra, no muszę wejść tu na górę, tam nie przeskoczę, chyba że tam boczkiem coś. Kurde, nie, dobra, nie mogę sobie pozwolić na stanie tutaj w połowie drabinki. Okej, okay. Dużo łuczników. No, tego wyciągnijmy. Chodź, 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 kolego. Chodź, 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 chodź. A tak? Raz i dwa, dobra. Pan z włócznią wyeliminowany. Już będzie z nim spokój. Ej, tu widzę, tutaj można przejść. Nie, nie można. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Ej, tamten na murku się zahaczył. Chodźcie, pomożemy mu. Chodź. Come on. Ale nie, sorry, łucznik. To trzeba jeszcze stanąć odpowiednio. Dokładnie. Nie, facet się nie odhaczył, więc nic, spokojnie, nie będę na niego czekał. Ej, tam się do niego nie dostanę. Cholera. Dawaj, machaj, machaj, dobrze. Oh. Dobra, do tamtego spróbuję do niego przeskoczyć, ale jak mi znowu palnie strzałę w najmniej odpowiednim momencie, to się zeżle, naprawdę, znaczy, zeźli mnie on strasznie. Dobra, kit. Ej, aha, bo dwóch do mnie strzela. No kit, no ryzyk fizyk, no muszę po prostu w pewnym momencie wyskoczyć i liczyć, że mnie nie trafią. Pięknie. Dobra, z tym się udało. Co masz? Bełty? Buty! Co mi po twoich butach, cholera? Dobra, tutaj trzeba. Hop. Bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Okej, jest wejście do jaskini i jakiś przedmiot. No tu by się przydała pochodnia. O, rzecz! Kurde! Nie! No nie, no po prostu nie! Dark Souls! Po prostu! Po prostu Dark Souls. To się nawet nie ma co denerwować. No dobra, kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek, po te duszyczki się cofnę poza odcinkiem, ale spokojnie, następny zacznę w takim miejscu, żebyście widzieli dokładnie, jaka jest następna rzecz w tej podróży, czyli co później będziemy robić. Nic was nie pominie, spokojnie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!